Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was test, który Wam obiecywałem. Sprawdzimy sobie, jak wypada Pentium G4560 w najnowszych grach. Bardzo głośno jest o tym procesorze ostatnio na internecie, a to z tego względu, że kosztuje on zaledwie 285 zeta, a posiada technologię HT, czyli dokładnie to samo co w przypadku procesorów i3, czyli dwa rdzenie, cztery wątki, taktowanie 3,5 GHz. Od razu chciałem na wstępie jeszcze podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite, bo to między innymi dzięki Wam ten film powstaje. Za tą kasę kupiłem procesor, kupiłem płytę główną, wprawdzie na wyrost, bo jest to Z170 w standardzie Micro ATX, Z170M Mortar od MSI, ale będę robił jeszcze również na tej płycie testy 6600, także przyda się. I kupiłem pamięci RAM 16 GB Kingstona 2400 MHz. Także bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za wsparcie. Ok, zasilacz, tylko wspomnę, 600 W oczywiście overkill, ale taki miałem pod ręką, Silentium PC L1. Także to będzie zasilało nasz komputer. Karty graficzne aż dwie. Dlaczego dwie? Dlatego, że napisałem i do Sapphire, i do Extreme Man, czyli dystrybutora kart XFX. Chciałem być pewny, że dostanę jakąkolwiek kartę na testy, żebym nie został z niczym. No i się okazało, że obydwie firmy mi te karty wysłały. Natomiast tutaj mamy tak, Sapphire RX 470 Nitro. To jest dokładnie ta sama karta, ten sam egzemplarz, który testowałem dla Was wcześniej na moim kanale z procesorem Intela i7. Także porównamy sobie wyniki osiągnięte na tej karcie z procesorem i7 i osiągnięte z procesorem, wyniki osiągnięte z procesorem właśnie Pentium G4560. Natomiast na tej karcie, jak już ją mam, to chcę ją wykorzystać. Będę testował na żywo dla Was, czyli to, co będziecie widzieli na ekranie, włącznie ze statystykami MSI Afterburner, będzie pokazane na tej karcie. Zobaczymy również, jak ta karta tutaj boostuje, jakie zegary osiąga. Także, jeszcze nie wspomniałem o dyskach SD, to nie jest, SSD to nie jest istotne, ale na system mam 250 GB Kursiela BX200, a na gry Adata SP550 480 GB. Oczywiście to nie poprawi nam FPS-ów w grach, ale z pewnością poprawi komfort mojej pracy, bo gry będą ładowały się szybciej. Zaraz to wszystko poskładam, pokażę Wam, jak to wygląda i oczywiście przejdziemy do testów. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wypadnie. Ok, to zaczynamy testy. Jak widać, karta nie jest podkręcona. Jest standardowe zegary, to 1256 MHz na rdzeniu i 7000 efektywnie na pamięciach. I takie też zegary karta osiągała w grach. Zaczynamy od gry Battlefield 1. Ustawienia wbudowane Ultra, rozdzielczość 1080p i środowisko DirectX 12. Jak widać, spokojnie można pograć na mapce z 64 graczami, aczkolwiek zdarzają się chwilowe spadki poniżej 50 FPS-ów. Nie miało to miejsca w przypadku testów tej samej karty z lepszym procesorem. Natomiast pamiętajcie jednak, że można delikatnie zjechać z ustawieniami i cieszyć się wtedy rozgrywką powyżej 60 FPS. Drugi tytuł to Crysis 3, gra, która cały czas potrafi dokopać sprzętowi. Celowo wybrałem mapkę Welcome to the Jungle, bo jest to mapa procesorowa. I jak zobaczycie, będą tutaj spadki do około 30 FPS-ów, gdzie na lepszym procesorze ta sama karta utrzymywała minimalne FPS na poziomie 50, także definitywnie wąskim gardłem jest tutaj właśnie procesor. Proponuję Wam zjechać w tej grze z ustawieniami na wysokie i naprawdę powinno być w porządku.
Wiedźmin 3. Dzisiejszy setup pozwala nam na bardzo płynną rozgrywkę w ten tytuł na ustawieniach wysokich z włączonym wygładzaniem. I o dziwo sytuacja wygląda bardzo dobrze po wejściu do Nowigradu, czyli mapki typowo procesorowej. Chociaż przyznam szczerze, że zdarzały mi się tutaj delikatne czkawki. Natomiast myślałem, że procesor na tej mapce polegnie. I kolejna gra, Dying Light, ustawienia bardzo wysokie, włączone wygładzanie. Tutaj nie ma kompletnie żadnych różnic w wydajności w porównaniu do testów karty właśnie RX 470 z lepszym procesorem, czyli procesorem i7. Jak widać, najważniejszym komponentem tej grze jest karta graficzna i tak naprawdę ile ona posiada pamięci VRAM, bo ta gra tej pamięci sporo potrafi wykorzystać. Rise of the Tomb Raider. Wbudowane bardzo wysokie środowisko DX12, rozdzielczość 1080p. Niestety tutaj mamy dość niemiłą sytuację, ścinki w grze pojawiają się co jakiś czas. Nie jest to oczywiście wina samego procesora, bo nawet na mocniejszej i7 były spadki do 30 fps. Niestety w tym przypadku jest sporo gorzej, bo minimalne fps to zaledwie 17. Plus jeszcze to, co mówiłem wcześniej, widoczne przecinki obrazu. Zalecam Wam tutaj ustawienia wysokie i spokojnie, bardzo płynnie będziecie mogli pograć na tej konfiguracji. Doom 2016, ustawienia Ultra, rozdzielczość 1080p i włączone API Vulkan. Tutaj, jak było można się spodziewać, rewelacja i słaby procesor nie jest żadnym problemem. Oby coraz więcej gier z tym właśnie API pojawiało się na naszym rynku. Tego życzę sobie i Wam wszystkim. CSGO. Oczywiście tego nie mogło zabraknąć, bo inaczej powiesilibyście mnie, nie powiem za co. Ustawienia średnie, rozdzielczość 1080p i powiem Wam szczerze, nieźle, aczkolwiek spodziewałem się troszeczkę lepszej wydajności. Rozpiętość FPS dość duża, bo od 100 do 180, ale jak widać CS jednak lubi troszeczkę mocniejsze procesory.
I na koniec GTA 5. Ustawienia wymaksowane, rozdzielczość Full HD, włączone wygładzanie SMA razy 4. I o ile w mieście klatki utrzymują się naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, to po wyjechaniu poza miasto potrafią spaść nawet do poniżej 30. Zdecydowanie zalecam Wam zjechać do ustawień wysokich i wtedy spokojnie pogracie w tą grę bardzo, ale to bardzo płynnie. Ok, podsumujmy sobie krótko dzisiejsze testy. Czy zatem połączenie taniego Pentium z kartą RX 470 ma jakikolwiek sens? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Oczywiście w grach takich jak GTA 5, Rise of the Tomb Raider czy też Crysis 3 procesor widać, że momentami nie domagał, zresztą to zobaczycie jeszcze na załączonych wykresach, które za chwilę. Do tego również doszedł pewnie narzut sterownika, co spowodowało utratę płynności rozgrywki. Natomiast wystarczy w tych grach zjechać z ustawieniami o jedno oczko w dół, czyli z bardzo wysokich na wysokie i spokojnie będziecie mogli sobie w te gry pograć. Także jeżeli macie ograniczony budżet i nie wiecie, jaki procesor wybrać, śmiało celujcie właśnie w tego Pentiuma, czyli Pentium G4560. W kwocie około 2200 zł możecie złożyć spokojnie komputer właśnie z jego udziałem, który pozwoli Wam na płynną rozrywkę w każdą praktycznie dostępną grę na rynku. Oczywiście, jeżeli później będziecie mieli jakiś przypływ gotówki, proponuję Wam tego Pentiuma wymienić na jakiś chociażby najprostszy procesor i5. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, poproszę Was o łapy w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.